Czy rozumiesz to, co czytasz? Jak mógłbym, skoro nie mam kogoś, kto by mnie prowadził? Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 30 do 31 wersetu. Tak, mamy różnego rodzaju terminologię biblijną. Chciałbym wyjaśnić kilka terminów, które ciągle pojawiają się w różnych miejscach literatury chrześcijańskiej. Pierwszy taki termin to grzech. Grzech to każda nieczysta myśl, każde złe słowo i każdy czyn. Kiedy grzeszymy, robimy to, co nam się podoba i lekceważymy Boże zasady. Druga rzecz, poznanie grzechu. Słowo Boże porusza nasze sumienie i uświadamia nam zło, które popełniliśmy, uznajemy, że jesteśmy winni przed Bogiem. Kolejna kwestia to pokuta, upamiętanie. Odnosi się do zmiany nastawienia. Zamiast usprawiedliwiać się, uznajemy Boży osąd nad naszym życiem i mamy mocne pragnienie skruchy wobec Boga, wobec Niego. Wyznanie. Wyznajemy Bogu grzechy. Wyznajemy Bogu grzechy, które popełniliśmy. Wyznajemy Mu, że nie posłuchaliśmy Jego woli i przekroczyliśmy Jego wskazania, przykazania. Kolejna kwestia to przebaczenie. Jest to łaskawa odpowiedź Boga na szczere wyznanie. Bóg już nie liczy zła, które uczyniliśmy przeciwko Niemu, ale przebacza nam wszystkie nasze grzechy. Wiara. Przyjmujemy z wiarą to, co Bóg mówi nam w Biblii. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty dla przebłagania Boga za nasze grzechy i dla naszego zbawienia, a następnie zmartwychwstał. Nawrócenie. To jest całkowita zmiana naszego życia. Odwracamy się od naszego starego życia bez Boga, aby od tej pory, od teraz słuchać Go i żyć z Bogiem, żyć z Nim. Nowe narodzenie. Kiedy przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, Duch Święty rodzi nas, rodzi w nas nowe życie, tak zwany nowy człowiek. Dzieje się to przez działanie Słowa Bożego w naszym sercu. Czy rozumiesz to, co czytasz? Jak mógłbym, skoro nie mam kogoś, kto by mnie prowadził? Dzieje apostolskie 8:30-31.